Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Cieszcie się i radujcie. Tak rzadko oblicza chrześcijan są uśmiechnięte. Z czego tu się cieszyć, jak życie nie jest wcale takie łatwe? Wiele trudności przychodzi nam pokonać. Praca, rodzina, kłopoty walą się na głowę. Z czego tu się cieszyć? Błogosławieństwa, które w dzisiejszej dobrej nowinie ogłasza nam Jezus, są konstytucją Królestwa Bożego. W nim bowiem uprzywilejowanymi osobami są ci, którzy mają powody do smutku i cierpią ubóstwo, którzy doświadczają braku sprawiedliwości, a sami są miłosierni wobec innych, którzy milczą i nie narzekają oraz są prześladowani, a pomimo to wprowadzają pokój. Dobra nowina jest wielkim skarbem. Jezus zmienia naszą optykę. Chce, abyśmy odrzucili złudne myślenie, że ubóstwo jest przekleństwem, a bogactwo błogosławieństwem. Że sukces jest miarą dobrze przeżytego życia, a pokorne znoszenie upokorzeń i prześladowań jest jakąś tragedią. Nie, jest zupełnie odwrotnie. Niech się cieszą ci, którzy nic nie posiadają, a swoją ufność pokładają jedynie w Bogu. Niech się radują ci, którzy doświadczają wzgardy i prześladowania, ponieważ całą swoją nadzieję mogą złożyć w Bogu. Sprawiedliwość, bogactwo, sukces i szacunek innych są wartościami, ale jedynie wtedy, gdy nie przysłaniają sobą Boga. Jeśli Bóg jest najważniejszy w życiu, w przeciwnym razie stają się one przekleństwem i źródłem potępienia. To moja więź z Jezusem nadaje ostateczny sens mojemu życiu. Czy przyjmuję naukę Jezusa z całym jej bogactwem? Czy raczej podchodzę do Ewangelii selektywnie, biorąc do swojego życia tylko to, co mi się podoba, a inne wskazania odrzucam? Czy podjąłem już decyzję budowania swojego życia w oparciu o 8 błogosławieństw?